Na program zaprasza Bonimet, producent leku roślinnego Gastrobonisol, pomocnego w zaburzeniach trawienia. Dzień dobry Państwu. Witam się z Państwem radośnie, bo sezon jest grillowy, a atmosfera na grillu jest zwykle radosna. Zatem co Państwa niepokoi? Otóż wpłynęło pytanie od osób, które są zaniepokojone tym, że grill może im zaszkodzić. Grill może zaszkodzić faktycznie na dwie sposoby. Pierwszy sposób to zaburza trawienie. To trawienie tych potraw z grilla oczywiście jest trudne, bo to są potrawy ciężkostrawne. Zatem co stosować? Stosować preparaty ziołowe, najlepiej na bazie nalewek alkoholowych, takie, w skład których wchodzi mniszek, krwawnik, boże drzewko, mięta, dziurawiec. Takie połączenie na pewno poprawi trawienie. 2-3 łyżeczki takiej mieszanki na pół szklanki wody Państwu sprawę załatwi. Ale jest jeszcze inny problem i właśnie z tym problemem się zwrócili do nas słuchacze, telewidzowie. Pytają się mianowicie, co zrobić, aby pozbyć się tego benzopirenu, tych substancji, które tam się tworzą w obrębie tego mięsa, które niestety siłą rzeczy czasami jest przypalone. Otóż na pewno należałoby zadbać o to, żeby nie było przypalone, dlatego że benzopiren jest substancją rakotwórczą, więc lepiej się go nie najadać takimi rzeczami jak benzopiren. Ale też trzeba zastanowić się nad tym, czy jeżeli ktoś rzeczywiście często takie potrawy spożywa, czy nie powinien jednak jakiejś profilaktyki co do nowotworów zastosować. I tu przy okazji może garść takich informacji. Pamiętacie Państwo o owocach jagodowych? Owoce jagodowe, zwłaszcza te o kolorze fioletowym, czerwonym, niebieskim, czyli borówka czarna, aronia, żurawina, to są wszystko substancje, które mają w sobie bardzo dużo antyoksydantów. I można ekstrakty z tych substancji połączyć ze sobą. Można same substancje, można te produkty same spożywać. Połączenie ekstraktów, takie, które ja stosuję najczęściej, widzicie Państwo na ekranie, to jest taki preparat w takim mniej więcej składzie, który się stosuje jako profilaktykę właśnie tej patologii wolnorodnikowej. Druga sprawa. Pamiętacie też Państwo o takich stricte przeciwnowotworowych roślinach. Tam zresztą w składzie tego była taka roślina potencjalnie o działaniu antynowotworowym. To jest tarczyca bajkalska. Ona ma dużo badań, które potwierdzają, że ona może działać przeciwnowotworowo. Druga sprawa. Profesor Ożarowski zawsze zalecał w przypadku zagrożenia nowotworami, bądź też gdy coś przeszedł nowotwór, żeby nie wróciło to do niego, czarną hubę. I też można ją połączyć na przykład z preparatami na bazie selenu, zwłaszcza jak to jest z borowików, z preparatami ze skrzypu, z antyoksydantami. Takie połączenia też również występują. Tutaj przykład takiego połączenia, gdzie się stosuje odwar czy też ekstrakt z czarnej huby z innymi składnikami. No i trzecia sprawa to resweratrol. Resweratrol podawany podjęzykowo, zwłaszcza też oczywiście jak najbardziej byłby wskazany. No i tutaj zbliżamy się do ciekawostki, mianowicie resweratrol, gdzie występuje najczęściej? No oczywiście w czerwonym winie. Zatem, jak mam rekomendować jakieś trunki, które pijemy w czasie spożywania grilla, to bym rekomendował czerwone wino. Sponsorem programu był Bonimet, producent leku roślinnego Gastrobonisol, pomocnego w zaburzeniach trawienia.